Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic 3. I jak widzicie, wczytałem jednak innego save'a niż ostatnio zapowiadałem, tak też również. Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo, to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Gothic 3. Jak widzicie, wczytałem innego save'a niż ostatnio zapowiadałem. Również nagrywam ten odcinek pod rząd, ponieważ poradziłem się mojego znajomego, który dosyć się zna na Gothiku. Co powinienem teraz zrobić? Co mi radzi na tym etapie, na którym się znajduję? Ponieważ chciałem sobie, jak pamiętacie, wymienić miecz. Ten, który właśnie używam. Który ma 80 ataku z zaostrzeniem. On mi polecił, żebym zaopatrzył się w miecz półtora ręczny, który wymaga chyba 160 siły. Jest dosyć drogi, chyba 12 tysięcy kosztuje. Ale stać mi na niego. I że on po ulepszeniu będzie miał dużo, dużo więcej ataku niż nawet... Właściwie czemu ja tego miecza Wenzela nie używam? Aha, bo wymaga za dużo siły, tak? No to sobie muszę trochę zainwestować w tą siłę i jest trochę mała zmiana planów. On mi powiedział, że jeśli zniszczę 3 obozowiska buntownicze, to wszyscy buntownicy, jakich tylko spotkam w grze, będą się na mnie od razu rzucać. I że to nie jest polecane, żebym takie coś robił, więc na razie zniszczenie Okary sobie zostawimy na później, na razie się uspokoję i pójdę sobie trochę przeznaczyć punktów na naukę siły, trochę złota również przeznaczę na to. Sprawdźmy tylko, co mamy w tym kuferku. Fiolki, no dobra, świetnie. Sobie zrobimy save od razu szybkiego. I ruszamy dalej. Tak więc, ja potrzebuję 26 punktów w siłę. Nie wiem, u kogo z was tutaj mogę się nauczyć trochę. Domyślam się, że tu nikogo chyba takiego nie znajdę. No nie, tam dalej był wasz ten przywódca. Zobaczmy tylko u Kowala, co on tutaj sprzedaje. Czy będziemy ten miecz półtora ręczny? Nowa twarz. Przyda nam... Może przy okazji też zrobię do kilka questów dla nich. Potrzebujecie więcej ludzi? Potrzebuj. Tak, i to bardzo. Nasz przywódca Roland prawie już nie ma komu wydawać rozkazów. Przyda nam się każda para rąk. Tylko przestań się obijać. Załatwię wam więcej ludzi. Załatwię wam więcej ludzi. Jeśli znasz ludzi, którzy zgodzą się walczyć za króla, sprowadź ich tutaj. Rozejrzyj się dookoła Okary i po farmach Montery. Jestem pewien, że pełno tam zagubionych dusz, które zgodzą się tu przybyć. Potrzebuję broni. Potrzebuje broni. To największa kuźnia broni buntowników w całych krainach centralnych. Mogę ci coś sprzedać. No to w takim razie sprzedaj mi. Pokaż mi swoją broń. I tak, co on tutaj ma? Miecz zwyczajny, nie ma półtora ręcznego. Czyli on chyba jest dostępny w monterze. A, on tutaj sprzedaje po prostu projekt miecza półtora ręcznego za 12 tysięcy. Dosyć długo, ale jest taki plus, że gdy sami wykujemy sobie daną broń, no to wtedy zyskamy 10 ataku za to, że to jest broń, którą sami stworzyliśmy. Więc wiecie co, ja sobie zakupię ten schemat tego miecza. Zobaczymy, czy nam mi się opłaci. Czy mogę go stworzyć w ogóle? To się tutaj chyba wytwarza, nie? Kowadło. Dobra, zobaczymy, czy mogę stworzyć ten miecz. Nie mogę, wymaga 180 siły. Wow, nieźle. Ale obrażenie dostrza 90 plus wykute własnymi rękoma 10, czyli już będzie miał 100 ataku i możemy go sobie jeszcze naostrzyć, będzie miał 110 ataku, to się naprawdę opłaca. Składniki, 10 bryłek rudy żelaza, mam 0 w ekwipunku takiego czegoś, jedna surowa stal, mam 25. Dobra. Brakuje mi składników. Tak, brakuje nam tylko i wyłącznie składników. 10 bryłek rudy żelaza. W takim razie, ja bym chciał się nauczyć pozyskiwać... minerały i jest ród oczywiście. Chyba u niego możemy. Jesteś kowalem? Nauczysz mnie czegoś? Gdzie znajdę waszego przywódcę? Mam nadzieję. Idź do kopalni. Mieszka w jaskini na dole. Bo chcę się nauczyć pozyskiwać... Kurde, nie nauczysz mnie tego, skubańcu. Hm. Możesz tu umiem? Nie, ale wątpię. Bo chciałbym się nauczyć wydobywać minerały, żeby sobie pozyskać tą rudę potrzebną do stworzenia tego miecza półtoręcznego, bo on jest lepszy niż ten miecz paladyna tego Wenzela. Jak widzicie, on ma ten sam miecz w sobie, 80 ataku do ostrza. Tamten ma 90, ten ma jest błogosławiony, ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo tamten też można sobie błogosławić i tak dalej. Na razie się będziemy posługiwać tym słabym, szerokim mieczem, bo nie stać mnie jakby jeszcze na to, żebym używał tego miecza, ale mam za mało siły, chociaż udamy się oczywiście też do jakiegoś nauczyciela walki, żeby sobie trochę podszkolić się w tej sile. I na razie tych buntowników zostawimy w spokoju, żeby mnie nie zabili. Czy tutaj kogoś znajdziemy? Nie pamiętam właśnie, czy to był jakiś buntownik z imieniem, czy... Jezu, to się laguje. No, gro, wczytaj ten teren, proszę, zanim dasz mi grać, ok? No, mam nadzieję, że teraz będzie już dobrze. Buntownicy sami. Nie, tu jesteście sami
bez żadnych imion, więc sobie pójdziemy do waszego przywódcy, do tego, jak on się nazywał? Nie pamiętam, do Rolanda chyba, ale u niego wtedy już mam nadzieję, że się nauczymy siły. W dodatku nie będę ich teraz na razie okradać, żeby się za bardzo nie burzyli też. To jest jakaś ruda? Żyła żelaza. Możemy pozyskać? Patrzcie, możemy. To się nie muszę tego uczyć. Świetnie. Świetnie, świetnie, bo znajomy mi powiedział, że się opłaca. 5 bryłek rudy żelaza. O kurde. A ja potrzebuję chyba 10. Mogę nie się ma teraz? Tu nic więcej. Nie, nie mogę, ale musimy w takim razie teraz być bardzo uważni. Tu mam kolejną. Mam nadzieję, że uda mi się teraz 5 kolejnych zdobyć. Bo mówił mi mój znajomy, że w Nordmarze jest bardzo dużo takich ród. Proszę, by dało mi 5. Świetnie. Czy ja mogę teraz już wytworzyć sobie ten miecz? Dobra, wiecie co, ja tam się cofnę, jak będę stąd wychodzić, bo nie będę biegać raz w tą stronę, raz w tą stronę. Załatwię wszystko, co chcę. I chodźmy do ich przywódcy, który jest tutaj. Zrobimy save'a. Może przy okazji przeczytam sobie, co tutaj jest. Przesuniesz się, Roland? Rusz się! Rusz dupę. Dobra, nie pozwoli mi. Pogadajmy z nim. Złe wieści. Ktoś atakuje nasz obóz. I to nie orkowie. To jestem ja. Jak znajdziemy winnego, to się z nim... Podobno do naszego ostatnio? Obozu dotarł ktoś nowy. Mówi się, że rokuje spore nadzieje. Widzę, że plotki nie kłamią. W ogóle jest taki plus u buntowników, że od razu możemy z ich przywódcą pogadać. Oni nie są tacy nieprzyjaźni jak orkowie, którzy są niezbyt ufni, ale to nie, wcale nie zmieni mojego nastawienia do orków. Zawsze będę po ich stronie w tej serii. I dobra, Roland, to ty tu dowodzisz? Ty tu dowodzisz? Staram się utrzymać porządek w Okarze najlepiej jak potrafię. Trudna robota. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że straciliśmy już ponad połowę ludzi. Co się stało z twoimi ludźmi? Walka o Monterę nas zdziesiątkowała, ale dalej prowadzimy tam rozpoznanie. Do tej pory orkom udało się odnaleźć i zniszczyć prawie wszystkie nasze posterunki. Dobra, zresztą te dialogi już słuchaliśmy ostatnio, sobie tylko wyczerpię wszystkie możliwości. Czy... Byłeś kiedyś paladynem? Tego chyba nie zdam pytania. Tak. Byłem wojownikiem na służbie króla. Podobnie jak moi towarzysze broni z Goty. Nasza arogancja była równie wielka, jak rozmiary naszej klęski w wojnie z Gotami. Pojawia się już Gota. Mimo to wciąż z dumą noszę mój pancerz. Niedługo udać. Właśnie, opowiedz mi o Gocie. To jest miejsce, w którym niestety panuje demon. Jest sporo ożywieńców. I tam znajdziemy również naszego przyjaciela Gorna, który jest uwięziony u orków. Możemy go tam oczywiście uratować. Chyba można go wykupić albo siłą go zabrać i będziemy musieli się zająć demonem z Goty, ale najpierw chcę sobie troszeczkę tutaj, wiecie, przygotować się. Chcę ten miecz pchać półtora ręczny sobie ogarnąć, co będzie miał chyba 110 ataków po tych wszystkich ulepszeniach. Opowiedz mi więcej o Gocie. Gota leży na wschodzie, pomiędzy Faring a Monterą. Niegdyś była kwaterą główną paladynów z tych krain, dopóki nie zdobyli jej orkowie. Dziś po ulicach Goty kroczą no właśnie. Marni. Orkowi szamani obłożyli miasto straszliwą klątwą. Jaki masz plan? Musimy skontaktować się z królem. Żeby nie wpaść w łapska orków, zabarykadował się w kasztelu w naszej stolicy, w Engardzie. Nie wiem, co planuje Robar. Aby się tego dowiedzieć, będziemy potrzebować kamienia teleportacyjnego z Goty. Dzięki kamieniowi można się przenieść do królewskiej stolicy. Nie mam zamiaru wam za bardzo tutaj pomagać. Odszukaj kamień teleportacyjny prowadzący do króla. On chyba z demona tak nam wypadnie, chociaż mogę się naprawdę mylić. Jaką klątwą obłożono Gotę? Początkowo bitwa o Gotę miała dla nas pomyślny przebieg. Aż do czasu, kiedy szamani orków przyzwali tego przeklętego demona. Ten pomiot piekielny omiótł ulicę Goty. Potwór zmienił wszystkich uczciwych ludzi w pozbawione duszy stwory. Jakby spadło na nas samo piekło. Mogliśmy tylko uciekać. Utraciliśmy Gotę na wieczność. Bo ja się zajmę tą Gotą oczywiście. Zajmę się Gotą. Nie bądź głupcem. Ten demon z pewnością wciąż tam jest. Lepiej trzymaj się od niego z daleka. I tak się zajmę. Mamy nawet zadanie, że mamy uwolnić teraz Gotę od klątwy. Nie, tego nie kliknę, bo nie chcę im pomagać zdobywać Montery, bo to by orkom się na pewno nie spodobało. Nauczysz mnie walki? Właśnie o to chodzi. Nauczysz mnie walki? I tak, potrzebujemy siłę plus 24 albo 6, zaraz zobaczymy. Mhm. Dobra. Tak trzymać. Dalej, nam starczy punktów, bez problemu. Mhm. Dobrze. Właśnie. I jeszcze raz dla pewności.
Okej, koniec, zobaczmy jak wygląda. Tak, siła 160, jak dobrze zapamiętałem. Chociaż nie, czekajcie, bo ja na miecz półtora ręczny bym potrzebował 180 siły. Więc sobie wykupmy dodatkowe punkty. Naucz mnie. 5, 10 i niestety nam nie starczy. Ho. Kurde, musimy awansować. Niestety, dobrze. Dobra, przeznaczę już te pojedyncze punkty na to, mam już 0. I siłę mamy na poziomie 174 niestety. To mi się nie podoba i to bardzo. W ogóle mógłbym sobie później też oczywiście zacząć się szkolić bardziej tutaj w walce mieczem. To by mi się na pewno przydało. Lepsza walka mieczem. Chyba wtedy mamy większe obrażenia. Tego nie zależy, jakich mieczy możemy używać. Jednym wyznacznikiem jest chyba siła, z tego co się orientuję, ale mogę tutaj mówić bardzo źle. W ogóle też mi ktoś polecał, żebym poszedł w miecze, znaczy w walkę dwoma mieczami. Ale to chyba nie będziemy w to iść specjalnie. Czy to jest ruda, którą mogę się zająć? Chyba nie, bo on tutaj jest. Ale się tutaj rozejrzymy, bo trochę możemy jeszcze pozyskać sobie tych bryłeczek. Chyba tu mamy wolną rudę. Aby na pewno tak, dokładnie mamy żyłę żelaza. Świetnie. Ja sobie teraz pójdę jeszcze tego gowala, żeby się upewnić, czy to jest na pewno 5 razy on będzie uderzać, czy 3? 5. A nie, 3. Zobaczę teraz sobie tego kowala, czy to jest na pewno ta bryłka rudy żelaza, którą potrzebuję, żeby stworzyć ten miecz półtoręczny. Mam nadzieję, że to jest to. Jeśli nie, to będę miał problem, będziemy musieli poszukać tego. Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy. No. Nie zwolnisz mi? Co za palant. Dobra, zróbmy sobie save'a. Mam nadzieję, że zaraz nam zwolni to miejsce jednak. O, ja już myślałem, że odchodzi. Dobra, ja na razie oczywiście będę używał ten miecz szeroki. Ile mam do levela w ogóle, doświadczenia? Ile mi brakuje? O, 10 tysięcy. To troszeczkę jednak jest. No nie ma co, 10 tysięcy to sporo doświadczenia. Możemy się zająć takimi zadaniami troszeczkę prostszymi, bo na razie z Gotą się wstrzymam. Z Okarą to już w ogóle się wstrzymam. Może się zajmiemy tym nie, pokażę potrzeby nowych ludzi. Może tym się zajmiemy, to jest takie zadanie troszeczkę prostsze. Cały czas oczywiście będziemy poszukiwać tych jeszcze ilu? 4 paczek z bronią, nie? Muszę jeszcze znaleźć im 4 paczki z bronią. Chyba tak, no bo 5 miałem im znaleźć, tu mamy jeszcze jedną. Więc brakuje nam jeszcze 4, żeby orkom dać. Wtedy nam reputacja podskoczy chyba o 5 punktów aż. A reputacja aktualnie mam na poziomie 11. Musimy mieć na 25. No panie, odejdź stąd. Czy nie mogę go stąd jakoś zabrać? O, wystarczyło z nim pogadać. No super, bym tutaj czekał do ustalenia śmierci. Tak, to jest to. Mam już w takim razie wszystko, co jest potrzebne. Możemy sobie wytworzyć miecz. Świetnie, wytworzyliśmy. Zobaczmy, czy będzie miał 100 ataku teraz, domyślnie, tyle ile miał mieć. Miecz półtora ręczny, tak. Nie, on ma 110 ataku, o świetnie. Świetnie, to sobie teraz jeszcze go naostrzymy przy okazji. Mam nadzieję, że te wszystkie efekty nie schodzą z tych broni. To nic nie da. Wiecie co, właściwie sobie zaostrzymy nie wszystko. Nie w ten sposób. To nie w ten nie w ten sposób. Dobra. To nie... Nie wiem, czy to mi jakoś da. Umiejętności rosną? Chyba nie od tego. I zobaczcie teraz. Teraz ma on 110 ataku. Aha, czyli jednak te obrażenia dostrza to jest suma obrażeń. To nie są obrażenia, do których się dodaje te dodatkowe efekty. Czyli ogólnie ten miecz ma 110 ataku, ten ma 90, ten ma 70, który aktualnie używam. Czyli ten miecz będzie o wiele, wiele lepszy. Jeśli jak sobie błogosławieństwo na niego nałożymy, to już w ogóle będzie rządzić. Przy okazji mogę posprzedawać te miecze, których nie będę używać. Chociaż na razie mogę właściwie sobie przerzucić ten miecz węzela, który mogę teraz używać. Chociaż ten miecz półtora ręczny też mogę używać. Kurde, on wymagał 170 sił, a nie 180. Ale fail. Dobra, czyli tak. Schowaj broń! Tak, tak, chciałem tylko ją sobie zobaczyć, nie prój się do mnie. Dobra, czyli możemy już ten najlepszy miecz używać, który sobie sam wytworzyłem. No, po prostu świetnie, czekajcie. Pokaż mi swoją broń, ja posprzedaję tobie te wtedy pierdoły, które mi nie są potrzebne. Jak te zardzewiałe miecze, wszystkie pałki i topór drwala. Chociaż nie, topór drwala może tam się przydać czegoś. Kilof sprzedamy. Kilof chyba się nie zużywają, nie? Mam nadzieję. I co tu jeszcze mogę sprzedać? Tarcze czaszki, drewniane tarcze.
Amulet obrony przed uderzeniami ostrzami sobie zostawię. Przed lodem mogę wywalić mu. Jasne, czemu nie? Ochronę przed energią, chociaż też sobie zostawię może ten jakiś tam szamanów, czy coś, jakiś magów lodowych, coś tam. Nie wiadomo nigdy co można spotkać, tym bardziej, że do Nordmaru może mi się przydać ten miecz. Dobra, dawaj mi hajs za to, świetnie. I... Czy ja mu sprzedałem tą swoją tarczę? Serio? Ja myślałem, że ona powinna być ustawiona tutaj przecież. No ja pieprzę, dobra, muszę wczytać save, mu swoją najlepszą tarczę pchnąłem, aż się dziwiłem. Kurde no. Ja cię kręcę, sprzedałem mu swoją najlepszą tarczę, jaką miałem. I teraz będę musiał od nowa chyba wytwarzać ten miecz. Nie wiem, kiedy save'a robię. Mam nadzieję, że... po wytworzeniu tego miecza półtoręcznego. Oby! Jakie to jest upierdliwe. I co? No nie, nie wytworzyłem jeszcze tego miecza. Teraz muszę go sobie wytworzyć, prawda? Tak jest. Ale zobaczcie, tu pokazuje, że on wymaga siły 180, a... U mnie wymaga on 170. Czyli pewnie mniej, może dlatego, że sam go stworzyłem, nie wiem. Naostrzymy go sobie jeszcze. Czyli to wszystko naostrzymy przed sprzedażą, bo będzie więcej warte. Nie w ten sposób. To nic, nie to nic. Dobra. To. Wszystko już mamy? Nie. Wszystko mamy, Bezi. Nie buntuj się. Okej, to sobie założymy ten miecz, przeciągnę go tutaj, założymy również tarczę. W taki sposób. Nie no, ja mam dwie tarcze. Dobra, nie ogarniam już o co tu chodzi. Upewnię się tylko, że mam wszystko założone, żebym czegoś nie posprzedawał. I mamy chyba wszystko. To jest ten miecz, półtora ręczny na stówę, to jest ten miecz. Dobra, czekajcie, w razie czego, save. Wybaczcie, że tak przedłużam, ale pokaż mi swoją broń. Okay. Czasami trzeba tak się trochę pozarządzać naszym ekwipunkiem. Sprzedam mu wtedy ten miecz i te pierdoły, bo ja tego nie używam. Mam nadzieję, że tego nie używam, zaraz się okaże, że sprzedaję coś, co używam jednak. Te tarcze mogę mu posprzedawać. Na stówę, dobra. Trochę pieniędzy nam doszło. I nadal potrzebujemy trochę mniej niż 10 tysięcy doświadczenia. Tego miecza nie możemy sprzedać, pewnie jest potrzebny jakiegoś questu. Ale dobra, wszystko mamy już w takim razie świetnie. Mamy lepszy miecz i to o wiele lepszy miecz. Niestety tylko potraciłem te niepotrzebne punkty na tą siłę, o te 4. Ale dobra, kto by się tym przejmował. Możemy sobie teraz zrobić normalnego, znaczy normalnego quick save'a oczywiście. I spadamy z tego miasta. Jakim questem by teraz się tutaj zająć? Możemy cofnąć się do tego. Co to był jakiś bezdomny poszukiwacz? On, właśnie ten bezdomny, któremu wódę daliśmy, który chciał się zalać w trupach, gdzieś tutaj leżał. Pamiętam, on stracił całą nadzieję. Gdzie on się znajdował? Chyba po drugiej stronie, mi się wydaje. Gdzieś jeszcze zobaczymy. Chyba tak, chyba po drugiej stronie on był. Podejdziemy do niego, powiemy, że potrzebują wokalże ludzi, dzięki czemu pewnie trochę doświadczenia dostaniemy. I też trochę złota. Tu ten cieniostwór czy rozpruwacz, którym się zajęliśmy ostatnio. Kuferki wszystkie posprawdzaliśmy. Kurde, czemu ta mapa się wczytuje? Jak ja już tutaj byłem przecież. Przybiliśmy trochę kamerkę. Gdzie on tutaj leżał? No. Tu jest. Świetnie. Jednak po drugiej stronie siedział. Słuchaj, panie. Mam lepszy pomysł. Chyba mam lepszy pomysł niż wydanie cię orkom. Tak? No to dawaj. Przyłącz się do buntowników. Okara jest niedaleko stąd. Okara? Tak, wiem gdzie to jest. To stara kopalnia żelaza. Zawsze mi się wydawało, że jest zaczopowana. Kopalnia w Okarze nadal funkcjonuje. To czemu ja tu wciąż siedzę na tyłku? W ramach podziękowań dam ci tę miksturę leczniczą. Mnie to świństwo i tak nie smakuje. Okej. Okay. Mamy jedną miksturkę więcej, wykonaliśmy to zadanko. 1000 expa wpadło, świetnie. Bym mógł wrócić teraz tam do tego kowala w Okarze, żeby ich powiadomić o tym, że jeden człowiek do nich się przyłączy. I może nawet to uczynimy dla pewności. Chociaż czy ja wiem, czy to jest potrzebne. Dobra, sprawdzimy czy on... W ogóle dlaczego nie mam kabiny do Okary? Przecież miałem. Kurde, czekajcie.
Skoro jestem blisko Kary, to dobrze, że fejla nie zrobiłem, że się nie przeniosłem gdzieś, bo ja pamiętam, że miałem kamień do Kary. Czekajcie, to się szło tak naokoło. On leżał przy wejściu, na kamieniu. Tak kojarzyłem, że tam go podnosiłem ostatnio. Może coś mi się pomyliło, ale przecież ja go widziałem, że brałem go ostatnio. Ale naprawdę bardzo dobrze, że się nie przeniosłem teraz gdzieś, bo bym musiał do Kary się wracać z buta i to by było dla mnie straszne. Dobra, może się też zajmiemy tym questem na zachód od Montery. Poszukamy skradzionych przez buntowników towarów tego asasyna. To nie byłoby wcale takie głupie. I tak, i to zrobimy. No, tu mam ten kamień do Okary. No to świetnie. Kamień teleportacyjny mamy w końcu, świetnie. Podejdziemy sobie, skoro już jesteśmy w Okarze, do tego kowala. Powiemy, że znaleźliśmy jakiegoś człowieka dla niego. Może nam to da doświadczenia troszeczkę. Tak, jak to było na przykład z Mariciem. Przeniesiemy się do Montery oczywiście. Słuchaj, mam dla ciebie człowieka. O, jest, świetnie. Skoro mowa o ludziach, chce się do was przyłączyć poszukiwacz złóż, niejaki Owen. Więc sprowadź go tutaj. Dobra robota. Dobrze ci. No. Pięknie. Zrobimy sobie save'a i lecimy do Montery. Mógłbym się właściwie gotą nawet zająć, ale chcę sobie jednak trochę jeszcze popracować na reputację do orków. Przestań się obijać. Nie do Okary, do Montery. Montera. Będzie tak cały czas, to nigdy lecimy. Do nie dojdziemy. Wiecie, tutaj goty wolisz być bardziej przygotowany, na przykład, no przynajmniej ten pancerz lepszy za 30 tysięcy sobie chcę zakupić i wtedy już mogę lecieć do goty, żeby zająć się tym demonem. Mieliśmy też na farmie popytać, czy ktoś by nie chciał tam pójść. Możemy się przepytać ludzi, ale... Już dalej nie mogę! Ale zobaczymy. W ogóle tak, Lepiej zważaj na spokój. Pogadamy później! Z kimś do pogadania? Jest, Denis, ale to nie jest nic takiego istotnego. Dobra, ja sobie zajrzę na tego questa, tego asasyna. Gdzie to mieliśmy iść? W ogóle tego questa zakończyłem, on mi się nie chce skończyć. Oj, nie wiem, o co chodzi. Przecież go skończyliśmy. Pamiętam to. A nie wiem teraz, gdzie on się znajduje, ten koleś. No trudno, no to quest mi się zbugował. No trudno, 10 dni już gramy jakby. 2 dni oczywiście w Gothiku. Dobrze, w takim razie Jorik potrzebuje starej broni, to jest to z paczkami. Bazir chce swoją starą złotą szkatułkę. O, gdzie dokładnie zawinę ciebie zasadzkę? Jeśli opuścisz Monterę przez zachodnią bramę w stronę Trellis, zobacz tam moje stare towary. No dobra, czyli w stronę Trellis, czyli musimy iść... Widziałam to od samego początku. Czekajcie, czy to jest zachodnia brama? To się upewnię. Tak, to jest zachodnia brama. Tam jest Trellis. No dobra, no to sobie zrobimy save'a, żebym nie myśl, nie pomylił się tutaj po jakiejś śmierci. I lecimy w takim razie tą ścieżką. Zobaczymy, czy te jego towary gdzieś tutaj znajdziemy. Kiedyś się okaże, że będą lada moment na nas tutaj gdzieś czekały. Jakoś w zdrowie nie będę na razie inwestować. Nie jest mi to potrzebne. Wiecie co? Coś mi tutaj nie pasuje, jakieś ruiny. W ogóle tutaj chyba jeszcze nie byłem. O właśnie, mamy buntowników. Mamy buntowników, którzy chyba go okradli. Tego asasyna, pogadajmy sobie z nimi. Tych buntowników jest od groma, tam są jeszcze jakieś towary. Mogę z kimś tutaj pogadać? Jest Otis. Dobra, Otisie, powiedz mi. O, paczki z bronią, akurat 4. Kurde, fantastycznie, zobaczcie. Mamy te paczki z bronią. Jeszcze sobie do orków pójdziemy je oddać. Zobaczymy. I jak nam podskoczy reputacja u nich? No to jest genialna wiadomość, może bym nawet mógł tą zbroję sobie już zakupić. No, panowie, za te paczki z bronią może nawet was nie zabiję. Pogadajmy najpierw. Za króla. Bardzo się odważny. Co masz na myśli? Długo nie pożyjesz z takim nastawieniem, nie przy tych wszystkich okupujących ten obszar orkach. I tak można nas, buntowników, rozpoznać z daleka. Powinieneś traktować nas z większym szacunkiem. Inaczej skończysz jak ci pustynni kupcy. Jeszcze masz czelność tak mówić? O jakich to kupcach mówisz? Jeśli podążysz drogą na zachód, to będziesz mógł zobaczyć pozostałości ich towarów. Okradliśmy ich i przepędziliśmy. Jeszcze się chwali tutaj. Okradliście pustynnych kupców? Okradliście pustynnych kupców? I to jak? Zanim jednak zaczniesz kombinować... Wszystko zabraliśmy już do Okary. Kurde. No to pójdziemy sobie do Okary. Pewnie będziemy musieli z ich przywódcą to pogadać. Powiedz mi coś więcej o Okarze. Szybko się o niej dowiesz. Dobra, my już wiemy o Okarze. Co tu robisz? Czekam na informacje od naszego człowieka z Montery. Waszego człowieka? Mamy szpiega wśród najemników. Kolejny najemnik, który miał nam mówi o tym szpiegu. Miał dać nam znać, kiedy nadejdzie właściwy moment na rozpoczęcie rewolucji.
Opowiesz mi więcej o waszym szpiegu wśród najemników. Może się zdradzi? Myślisz, że jak mnie nie zabiłeś, to od razu ci zaufam? To byłoby zbyt proste. No dobra, nie będę mówić, że chcę się do was przyłączyć, chociaż wiecie co, zrobię save'a, zobaczymy, czy to... Bo to chyba nie będzie miał jakiegoś wpływu szczególnego, może wtedy nam zaufam, zobaczymy. Chcę się do was przyłączyć. Udowodnij to. Od kilku dni jeden z tych durnych najemników kręci się przy naszym miejscu spotkań. Utrudnia nam wzajemną komunikację. Niech sobie pójdzie. A gdzie jest wasze miejsce spotkań? Na wzgórzu, na południe od Monterey. Stoi tam stara, zrujnowana wieża. A, mówię chyba o tym, co mu się pracować nie chciało. Być może jeśli zdobędziemy szacunek tych buntowników, znaczy szacunek, zaufanie, to on nam powie, kto jest szpiegiem w Monterey, dzięki czemu będziemy mogli go, tego szpiega, zabić i na niego donieść. Mam nadzieję, że dobrze rozumuję i że nic tutaj nie spieprzyłem w tym momencie. Złota szkatułka. Świetnie, jeszcze przypadkiem ją znalazłem, okej. Dobra, to pójdziemy do tego Bazira, czy jak on tam się nazywał. Więc wracamy sobie do Monterey. W ogóle tak, ja tą Monterey sobie tutaj wezmę pod ósemkę, żeby było szybciej. I wracamy do Monterey. Później się wami najemnicy zajmę. Najpierw tak, rozdam wszystkie questy, oddam paczki z bronią, pójdziemy do tego asasyna, który siedział tutaj w karczmie chyba. Dokładnie, tu jest ten Bazir. Gorzej już być nie może. Oto twoja złota szkatuła. Leżała na drodze na zachód razem z innymi twoimi towarami. Ty skurczysynu! To wspaniałe wieści! Hojnie cię za to wynagrodzę, mój blady przyjacielu! No, 1000 złota to nie jest źle, jak to takie proste teoretycznie zadanie. Dobra, to jest koniec, już nie chcę nic od ciebie. I teraz pójdziemy sobie tylko na dziedziniec do kowala orków, tego już trochę wyżej postawionego. Mogę wejść? Nie zaczepicie mnie? Fajnie. Gdzie on się znajdował, ten kowal, który mi tutaj polecił zdobycie tego wszystkiego? Chyba tutaj w środku był. Tak kojarzę. Zaraz zobaczymy. Szkatuła. Dobrze, to nie jest ta szkatuła, która była do tego asasyna. Nie, czekajcie, gdzie był ten cholera kowal? Mogę z tobą pogadać? Muszę pomyśleć, Mora. A, to musi mieć spokój, bo za ciebie to jest na pewno wielki wysiłek, żeby pomyśleć. W końcu wszyscy się poddadzą. No, na pewno. Tu jest ten... Tak, to jest Yorick. Do niego mieliśmy przynieść te paczki z bronią. Mam dla ciebie trochę starej broni. O, powinno wystarczyć. Proszę. Oto złoto. Kurde, mało nam podskoczyła ta reputacja. Myślałem, że trochę więcej niż tylko o 3. No ale okej, może coś tam jeszcze tutaj zlecisz? Pokaż mi swoje towary. Mogę już kupić ten pancerz na Mikę? No błagam. Najpierw pokaż, co jesteś warta, Mora. A najcięższy ile kosztuje? Najpierw pokaż, co 50. jesteś warta, okej. Mora. No to sobie trochę życzysz za to. Czy chcesz coś sobie sprzedać? To dobre pytanie. Nie, nic nie chcę. No i okej, no to mamy już wszystko, co chciałem zrobić. Ja myślę, że będę kończyć ten odcinek w tym momencie, bo nie ma sensu już zaczynać się niczego nowego. To by było tyle w tym materiale, mam nadzieję, że wam się podobał, zachęcam do oceny tego filmu. Ja nagrywam sobie jeszcze kilka odcinków na zapas, ale piszcie rady, spokojnie, będę się do tego stosować wszystkiego, więc to by było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie, cześć.